gdy popełnię błąd. Dobrze wiem, naprawić się go da. Zawsze jedno z was powie jak odpowiedź każdą zna. Wiemy dobrze, że kiedy będzie źle, smutek przegoni. Za to, że jest bardzo miły. I że kupuje mi coś słodkiego albo coś robi ze mną. Bawić się. Z tatusią, z tatusem i z nim malować farbami. Mój tata ma mało włosów, ale jest fajny ogólnie i ma oczy takie, że ciągle tak mruga i dlatego jest fajny i ciągle się do mnie uśmiecha. I zawsze jak do niego pytam się, to mówi zaraz, bo musi coś zrobić. Tata jest bohaterem i nie boi się nawet strasznej burzy. Mój tata lubi pracować i lubi Lola. Ja lubię bardzo z tatą spędzać ten czas w weekend i bardzo lubię wtedy się też bawić na trampolinie, też w domku, czy słuchać piosenek. Ale najbardziej lubię lądować w łóżku i też trochę deszcz. Godziny wejść. Nie ma. I to lubisz robić z tatą? Tata. Bo jest te oczy niebieskie. Jasne. Jakie ma włosy? Włosy ma. Cie? Ciemne czy jasne? Chyba takie jak twoje, co, Basia? No, a ty jakie masz? Ciemne czy jasne? Ciemne. Ciemne, mhm. A twój tata jest wysoki czy niski? Taki średni. Średni, mhm. I co jeszcze? Jest ładny. Ja lubię chodzić z tatą na lody, z Maszą chodzić na różne spacery, bawić się z tatą, chodzić na rowery. Tata mnie pilnuje, jak jadę do przedszkola hulajnogą. Lubię mojego tatę, dlatego że lubi się ze mną bawić i lubi się ze mną spinać i wygłupiać. Lubię z tatą robić weekend, bawić się w domku i jeździć na rower. Bo pracuję nie bardzo świetnie i bardzo dobrze się uczy. I jest bardzo dobry i jest kochany.
wpadł do tego pokoju, do mojego pokoju, a potem go da na strych. I dlatego, bo on jest super bohaterem.